Kto nie stąd wziął udział? Nie! Dobrze, najpierw sprawdzimy listę. Marcin Borkowski. Jacek Kurelec. Obecny. Tomasz Jabłonowski. Jestem. Karol Krajnowski. Jestem. Marcin Kot. Jestem. Marcin Krasiński. Obecny. Dawid Kruszewski. Zwarty i gotowy. Marcin Kogrodowczy. Jestem. Karol Ostaszewski. Tutaj. Daniel Kowulka. Jestem. Kamil Sołuchowski. Obecny. Mariusz Sokos. Obecny. Łukasz Szyńczak. Jestem. Jarosław Miński. Obecny. Paweł Zembrzuski. Jestem. No dobrze, panowie. Dzisiejszy dzień jest dniem niespodzianek. Wobec tego temat też będzie niespodzianką. Dzisiejszy temat... Brawo, Zola! No to opowiem wam bardzo, ale to bardzo interesującą historię. Może być? Może być. Historia, którą chciałam wam dzisiaj opowiedzieć, rozpoczęła się w 1410 roku. A co jest bardzo ciekawe w tej historii, to zdarzenia, które miały wtedy miejsce, rozegrały się niedaleko Działdowa. A czy ktoś z was wie, gdzie może? Czy ktoś już wpadł na to? Marcin. Księciowie. Marcin. Księciowie? Nie. Nie, przykro mi, ale to nie jest dobra odpowiedź. Tomek. W Gralewie. To też jest dobra odpowiedź. Marcin. W Tuczka. Bardzo źle. Marcin. W Tucie Wielkiej. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Już wiem, że nie chcę. Bo teraz to wpierałem. Zgadniesz? Czy to was wpierła w ten... No wiele. No niestety, z przykrością stwierdzam, że nie wiecie gdzie, bo bardzo mi jest z tego powodu przykro, bo jesteście przecież w maturalnej klasie, to nie to. Wobec tego już odpowiadam na to moje pytanie, że akcja rozgrywa się w Grunwaldzie. Proszę sobie to zapamiętać. Ten Grunwald. Śpi, zamknij oczy, śni. Talk to me, girl.
your house, I rent a room in my house. Listen, baby girl, I ain't got a motor.